Siema, hejos. Dzisiaj przegląd moich starych ciuchów enduro. Nazbierało się trochę przez 7 lat. Jak wiecie, od 2 lat jeżdżę tylko w licie, dlatego że mam współpracę z Litem, z Oleg Motocykle. I po prostu te ciuchy są mi już niepotrzebne. Przyjechałem je tutaj właśnie zobaczyć, co tutaj mi jeszcze zostało. No wiadomo, niektóre sobie zostawię, bo niektóre są fajne takie ciuchy. Kultowe można by powiedzieć, tak jak na przykład tutaj widzę, że bluza mi została z Betty Racing. O, właśnie ta bluza. No i to zostawiam. W domu mam spodnie. Tak jak tutaj widzicie, mam Foxy uszkodzone. No to nie wiem, no komuś na początek bym mógł to sprezentować nawet. Chociaż fajne są te Foxy, muszę wam powiedzieć. Ale spoko. Słuchajcie, tu znalazłem kultowe spodnie, bluzę też z Foxa Monstera. Takiego to już nie wiem, czy raczej chyba nie szyją tego, to się już nie dostanie, nie kupi. Tutaj mam z Alpiny Stara spodnie i bluzę i to właśnie tego Foxa w ogóle w tym nie jeździłem. Można powiedzieć, miałem 3 razy na sobie. Za to ten Alpine Star, no to był już przewalił wszystkie zawody, na których byłem. I każdy teren, każdą żwirownię. Akurat ten Alpine Star. Tutaj jeszcze znalazłem takie fajne dojazdy na kole Foxy Tricolor z różowym nawet. Bardzo świetne, bardzo lekkie i przewiewne. No i takie rzeczy mi tutaj zostały. Jeżeli chodzi o Alpine Stara, no to raczej sobie zostawię na jakiś gnój, taką naprawdę pogodę kiepską. To jeszcze sobie zostawię. Tego kultowego Foxa mógłbym śmiało sprzedać, może po prostu kogoś znajdę. Te spodnie Fox to pewnie jakiemuś młodemu rajderowi oddam. Beta u mnie zostaje. I znalazłem jeszcze spodnie Ravena czarne, nowe, których nie używałem. I one pójdą na sprzedaż w całości jak nówka. Tak to można zrobić. Pewnie jeszcze u Tomka pełno tych ciuchów zostało. Gogli mi jeszcze sporo zostało. Tu widzę paski zostały od buzera Foxa. A jak wiecie, teraz mam z Lita, w Licie jeżdżę i mam nowy buzer z Lita, także ten ochraniacz górny, czyli buzer Foxa będzie mu można też sprzedać. Z tego jestem bardzo zadowolony. W ogóle dużo ciuchów rozdałem. Tak jak kiedyś. No rozdałem. Po prostu rozdałem. Nawet ostatnio rozdałem. Też tam chłopakom właśnie do tego domu. Chyba 2 komplety albo 3. Już teraz nie pamiętam. Tomek też jeszcze ma tych kompletów trochę. Ale dobra. Tego można wyprać i to będę miał klienta już na to. No to w sumie, no jeszcze w domu mam dużo, naprawdę mam dużo, jeszcze w domu jest tego jeszcze sporo. Ale to w razie W, w razie czego, na jakąś tam. Te to już tam są podziurawione gdzieś tutaj. Nie, tutaj jest ostra gdzieś dziura, o patrzcie. Tu gdzieś wyrżnąłem się ostro dosyć. Tutaj też. Te są już całe poprzedzierane. Ale trzymają się na tyłku. No i to taki przegląd zrobiłem starych ciuchów. Zabieram je wszystkie do prania. O, a tutaj wiecie co? Podpowiem wam, jak ktoś chce na enduro jeździć zimą. Przydatne bardzo są takie rękawice narciarskie. Kupiłem je kiedyś, nawet w ogóle ani razu nie użyłem. A tu o stare Kuby ochraniacze, jak MRF-om jeszcze jeździł. A tu jeszcze moje rękawice na ściga. Jak miałem rękę złamaną, to na enduro w nich jeździłem. No tu też stary jeszcze ochraniacz. Tu się zapodział ochraniacz Tomka Titan na kolana. A i tu jeszcze patrzcie, zostały mi turbogacie. Turbogacie Foxa. No jeździłem, na początku jeździłem w nich. Przydawały się, jak były ciągle gleby.
Turbo gacie przydatna rzecz. Człowiek nie patrzył, jechał byle gdzie, jebs. Leży. A to jednak ochrona jakaś była, nie? Turbo gacie, bo to suspensor jest na boki. No, jest dobrze. No, w nich właśnie miałem taką potężną glebę na poligonie. No dobra, no to by było wszystko. Taki przegląd zrobiłem ciuchów. Zabieram je do prania. To tymczasem. Nara. Hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.